Czołem, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Galzak i zapraszam na finałowy pojedynek w grupie... W której ja w ogóle grupie byłem? Powiem szczerze, że nie wiem, czy to była grupa B, czy grupa C. No na pewno nie A. Mniejsza z tym, w każdym razie mój pojedynek z demonem. Obaj już tak naprawdę przed tym pojedynkiem wyszliśmy z grupy. Pytanie było oczywiście tylko o to, kto wyjdzie z miejsca pierwszego, kto wyjdzie z miejsca drugiego. Więc no w sumie dosyć ważna sprawa. Aczkolwiek chyba nie aż tak super istotna, ponieważ z grup i tak wychodziły tylko dwie osoby. Więc no generalnie powychodzili z grup ludzie, którzy już jakieś doświadczenie w Warhammerze mają, więc no nie wiem, nie było to chyba aż tak super istotne, czy się wyjdzie z pierwszego, czy z drugiego miejsca, ale mniejsza o to, mamy w każdym razie mecz z demonem decydujący. Ja wybierałem jako pierwszy, więc oczywiście wybrałem Norskę, zbanowałem przy tym Krasnoludy oraz Imperium. Przeciwnik w odpowiedzi wziął Wampiry. No i była chwila konsternacji, bo powiem szczerze, że na Wampiry nie grałem Norską naprawdę bardzo dawno. Dlatego no, mam oczywiście zapisany build. Rzecz w tym, że on był zapisany jeszcze przed tymi wszystkimi nerfami, gdzie między innymi miałem Miażdżyciela Dusz i Wulfryka na Mamucie. Te jednostki obie podrożały, obie dostały nerfy, więc powiem szczerze, że robienie czegoś takiego nie miało większego sensu. Stwierdziłem zatem, że wezmę albo dwa mamuty, albo dwa olbrzymy. Obie jednostki są przeciwko wampirom całkiem przyzwoite. Rzecz w tym, że mamuty są szybsze, mają nieco mniejszy damage, ale generalnie mają większą szybkość i jeszcze premię do szarży, przy czym jeszcze wpadają w furię, więc to też jest wada. Olbrzymy są nieco wolniejsze, ale wampiry nie mają strzelania, więc to nie jest aż tak istotne. Mają troszeczkę lepsze statystyki, mniej kosztują i tak dalej. Nie wiedziałem, na co się zdecydować, więc po prostu wziąłem jednego mamuta i jednego olbrzyma. No i to są z takich większych jednostek właściwie tyle. Na pierwszej linii mamy tak. 3 razy grasanci z wielką bronią, 2 razy berserkerzy grasantów. Tutaj jeszcze wspiera całe przedsięwzięcie czarownik. Siedca niedoli Fimirów z magią cieni. No i on ma tylko i wyłącznie wahadło. 1 oddział oszczepów, 1 oddział wilków lodowych, 1 oddział zwykłych wilczych skór. Likantrop, któremu zostawiłem tylko przyspieszenie oraz te takie bazowe... Nie. Bazowych buffów mu nie zostawiłem, bo one dają zwiększenie... większą odporność na strzelanie bodajże, więc to też było bez sensu. No i oczywiście trok, chyba z żygnięciem. Tak, z żygnięciem. Tymczasem po stronie przeciwnika na pierwszej linii mamy tak, 3 oddziały szkieletów wojowników, przy czym jeden jest rorowy, z tyłu mamy grobową straż, także razy 3, przy czym także 1 oddział to sternicy, czyli rorowa grobowa straż, tutaj szkielety z włóczniami, 2 oddziały felbatów, wózek, który regeneruje z tego, co mi się wydaje, Vlada von Karsteina z buta, no i tu krwawi rycerze plus pieski, tutaj krwawi rycerze plus pieski, odpalamy, zobaczymy. Powiem szczerze, że jak zobaczyłem 2 oddziały krwawych rycerzy, to troszeczkę się przeląkłem, bo ja tak naprawdę nie mam niczego, znaczy mam oszczepy i wilcze skóry, które są w stanie walczyć z dużymi jednostkami, plus trok oczywiście. No problem w tym, że no to jest troszeczkę mało, na 2 oddziały krwawych rycerzy, jeden kosztuje 1700, drugi kosztuje 1700, czyli mamy łącznie prawie 4000 punktów, no 3,5. A moje oszczepy plus wilcze skóry, no to jakieś 1500 punktów, więc no widać przebitkę po stronie przyjaciela dużo, więc musiałem trzymać się w klocku, mówiąc krótko. Oczywiście Likantrop też zadaje bonus, obrażenia dodatkowe dużym przeciwnikom. No schowałem wilcze skóry jak najgłębiej się dało. Tutaj już oczywiście przeciwnik objeżdża, już felbaty ruszają w tym kierunku. Ja próbowałem tu jeszcze zaszarżować szkielety, ale widzę, że przeciwnik no agresywnie rzeczywiście tymi wilczkami tu oraz kawalerią podjeżdża. Tutaj oczywiście oszczepy też próbuję jakoś schować. Moje wilki lodowe tutaj przesunąłem bliżej. Strzelam w felbaty w ogóle oszczepami. Pierwsza salwa weszła. No i udało mi się zaszarżować krwawych rycerzy. Tutaj nie dość, że walczą w tym momencie grasanci chaosu, jeszcze wpadły wilcze skóry i likantrop. W tym momencie siadają na moje oszczepy nietoperze. Tutaj jeszcze próbuję przechwycić te nietoperze berserkerami, ale przeciwnik skutecznie mnie tutaj dorwał. Trok wpada w pieski, to ciekawe. Berserkerzy także wpadają w pieski. Krwawi rycerze zostaną prawdopodobnie przechwyceni, tak jest, przez moje lodowe wilki. Jeszcze trok tutaj wpada do walki w zwarciu, więc tak naprawdę sytuacja wcale nie wygląda tak najgorzej. Szczególnie, że jeszcze tutaj wejdzie piękne wahadło. Otóż to, no i tak naprawdę no pasek zdecydowanie pokazuje przewagę na moją korzyść. Mamut wpadł do walki w zwarciu, olbrzym wpadł do walki w zwarciu, zjadani są krwawi rycerze w tym momencie, tutaj 1 oddział, tam 2 oddział zdołał się wycofać, jeszcze próbował ponowić szarżę, no ale ja oczywiście berserkrami w porę tutaj spróbowałem skontrować, pieski rorowe otoczone, mamut ma spore problemy, ale jakoś tam żyje, no i tutaj będzie ciekawe posunięcie ze strony tylko demona, powiew śmierci, czy jak to się tam nazywa, chyba
powiew śmierci. Moje oszczepy mocno bite, berserkerzy także obrywali, ale generalnie oszczepy żyją, jakoś tam żyją. Tutaj udało mi się krwawych żyć, oni już nie uciekną. Oni, jeżeli są lodowe wilki na nich, to oni nie zdołają uciec. No, pierwsza linia nie trzyma się wbrew pozorom tak dobrze, jak z pozoru mi się wydawało, że się będzie trzymać. Teraz dobry focus fire z oszczepów, prosto w ten piekielny magnetyt. Tutaj oczywiście wilcze skóry na lewej stronie wykańczają kawalerię, prawa strona też już jest właściwie zaorana. No i centrum, pozostaje centrum. Problem w tym, że tutaj grasanci się załamali. Jest jeszcze sporo berserkerów, ale przyzwane zombiaki prosto na moich łowców grasantów. Co nie zmienia faktu, że przewaga jest już zdecydowanie na moją korzyść. Uporanie się z kawalerią naprawdę mi tutaj bardzo pomogło. Jeszcze grobowa straż wpada w likantropa. Wahadło kolejne. Rzucam na szkieletów włóczników. Tego się obawiałem. Mam dwie duże jednostki, które z włócznikami, trzy właściwie, bo jeszcze jest trog, które z włócznikami będą miały spore problemy, więc chciałem się pozbyć przede wszystkim tych jednostek pierwszej kolejności. Nie grobowej straży, tylko właśnie włóczników. Bo z grobową strażą oczywiście sobie olbrzymy oraz mamuty zdołają jakoś poradzić. Tutaj jeszcze troszeczkę tych krwawych rycerzy zostało. 13 modeli. No tutaj nawróciły mi się pieski, one za chwilę zaszarżują w stronę krwawych rycerzy, ale oszczepy całkiem udana salwa. Nie za dobrze to wyszło. Tutaj naprawdę spory blob, no ale został Vlad von Karsten praktycznie osamotniony przeciwko trogowi, olbrzymowi, jeszcze siewcy niedoli Fimirów. No co nie zmienia faktu, że Vlad von Karsten to naprawdę twardy skurczybyk. Tutaj mamut ma spore problemy, bo jeszcze resztka krwawych rycerzy się tutaj zaszarżowała w ogóle. Oni już tego nie przeżyją pewnie, no ale mamut tak czy inaczej zaczyna uciekać. Wilcze skóry się wycofały oczywiście. Chciałem dorwać tych krwawych rycerzy, którzy... O, tutaj widzę, że kolejni krwawi rycerze, więc siedli na trogu, także też nie za wesoło. Tu jeszcze się przeszarżowuje lodowymi wilkami. Mamut zaczyna uciekać, ale on się oczywiście nawróci. No, niższe morale mają mamuty chyba niż olbrzym, to też fakt. No tutaj trog ma pewne problemy. Ja stwierdziłem, że zacznę nim uciekać, a skupię się całą resztą na zabijaniu krwawych rycerzy, bo jakbym stracił troga, to sytuacja mogłaby się gwałtownie wyrównać. Mimo że wydaje mi się, że mam sporą przewagę, pasek też pokazuje sporą przewagę, to jednak gdyby trog tutaj padł, to sytuacja mogłaby się gwałtownie zmienić. Norska nie ma jednak zbyt wysokiego morale, no ale tutaj olbrzym radzi sobie doskonale. Czy on ma odmrożenie, ten olbrzym? Nie, on ma tylko przebicie pancerza, czyli standardowy olbrzym. Chyba nie ma olbrzymów, które się jakoś tam różnią szczególnie. Znaczy, różnią się, bo tam kwestia synergii jeszcze tutaj jakby się pojawia. Ale statystykami się chyba nie różnią. Choć co do tego też nie ma całkowitej pewności. Troga oczywiście wycofałem, no ale tak naprawdę już nic nie zostało wampirom. Wszystko się tutaj posypało, jeszcze zostały dwa oddziały, które też się rozpadają. No i samotny Vlad von Karstein. Ale on także już tego nie przeżyje, więc... Więc tak. Mamy GG. Jest 1-0 dla mnie. No myślę, że wampiry nie mają łatwo z Norską, powiem szczerze. Ale tak, zbanowałem Krasnoludy i Imperium, czyli dwie frakcje, które z Norską radzą sobie naprawdę nieźle, więc tak naprawdę ciężko. Znaczy, no oczywiście są jeszcze orkowie, są jeszcze jaszczurki, są bestie w sumie, chociaż bestie mają sytuację dosyć wyrównaną. Więc bestie to nie jest może najlepszy pomysł. Jest chaos, także jest sporo frakcji, z którymi Norska ma problemy, aczkolwiek no tak, no jak wiecie, ja tą Norskę mainuję, całkiem nieźle ją znam, więc wydaje mi się, że może jakby to nie jest łatwe wybrać frakcję, która tutaj by Norskę pobiła w tym przypadku. A wampirów się nie spodziewałem, powiem szczerze, więc to jest całkiem ciekawe rozwiązanie. Ci krwawi rycerze troszeczkę tam utknęli na skrzydłach i to tak jakby chyba zadecydowało o zwycięstwie, ale ciężko by się tam było jakkolwiek wedrzeć. Ja stałem celowo w takim klocku, żeby za bardzo się nie oddalać. Lodowe wilki, trog, no miałem tych jednostek troszkę jednak, które były w stanie coś tam zrobić z tymi krwawymi rycerzami. Dobra, mniejsza z tym, zobaczmy na bitwę numer 2. Jakoś tak mi się porozwalały te bitwy po całym tym. Otóż to. No oczywiście teraz wybierał demon. On wybrał krasnoludy, zbanował wysokie elfy oraz... Imperium? Nie, chyba nie. Wysokie elfy i coś, nie pamiętam co. No to ja oczywiście w odpowiedzi wziąłem wybrzeże wampirów. Tak, nie inaczej. Wiem, oczywiście nie da się wygrać wybrzeżem wampirów na krasnoludy. Ale ja w dalszym ciągu próbuję.
Więc no cóż, zobaczymy. Tym razem troszeczkę inny build niż ten, który zastosowałem na Aleksandra. Choć trzeba zwrócić uwagę, że ta bitwa z Aleksem też nie była wcale taka... Myślę, że to nie była taka totalna porażka. Jednak walka była dosyć ostra. Tylko zabrakło mi trochę rzeczy. No i postanowiłem teraz wystawić się nieco inaczej. Kluczem tutaj są oczywiście 4 moździerze oraz 2, jak oni się nazywają... upiornych artylerzystów, coś w tym stylu. Nie wiem, powiem szczerze, jak oni dokładnie się nazywają. Mamy mapę Helfen, czyli taką dosyć otwartą, ze sporą ilością wody. No i te moździerze oczywiście miały w pierwszej kolejności zacząć eliminować działa krasnoludzkie. Sobie spauzujemy oczywiście. I zobaczmy. Na pierwszej linii 5 oddziałów zwykłych zombiaków. Zwykle wystawiam tego mniej, bo to jest jednostka, która nie jest nic kompletnie w stanie zrobić przeciwko krasnoludom. Ale no przynajmniej przez jakiś czas związuje oddziały, które maszerują. Na drugiej linii mamy mianowicie ładunki wybuchowe tych artylerzystów z bombami. No i to jest oczywiście... No po to, żeby te krasnoludy rozłupywać. To oczywiście nie ma przebicia pancerza, ale generalnie zadaje naprawdę przyzwoite obrażenia, co już widzieliśmy zresztą w bitwie przeciwko Aleksandrowi. To zadaje naprawdę przyzwoite obrażenia krasnoludom, więc myślę, że tutaj nie jest to takie najgorsze rozwiązanie. Co dalej? Mamy wspomniane moździerze. Podzieliłem je na 2, bo tutaj upiór artyleryjski właśnie. Jeden upiór artyleryjski obsługuje tak jakby 2 moździerze. On jest w stanie zwiększyć celność, prędkość przeładowania oraz regeneruje ilość amunicji. To jest też bardzo fajne. Oczywiście podzieliłem te moździerze na 2 baterie. Jedna tutaj rozstawiona. Miałem nadzieję, że te wzgórza troszeczkę mnie będą chronić przed ostrzałem i możliwe, że będą rzeczywiście, a druga tak wystawiona mniej więcej w lesie. Oczywiście nie wiedziałem, gdzie ustawi się demon. Czy tutaj, czy bardziej w centrum, czy może gdzieś w lesie kompletnie, bo mógłby się tak naprawdę schować w lesie, bo to do krawędzi mapy jest jeszcze kawał drogi, więc jakby stanął na tym wzgórzu, to powiem szczerze, że byłoby niewesoło. Dobra, co dalej? Upiory artyleryjskie, mówiłem, felbaty, jeden oddział, tutaj w lesie mamy jeszcze gnijących prometean, tak na wszelki wypadek, jakby jednak krasnoludy zagrały ofensywnie i szły w moim kierunku, to ci prometeanie są w stanie zatrzymać rzeczywiście krasnoludy, zadać całkiem spore obrażenia. Tu jeszcze Morngule z Regiments of Renown. No i co? Dowodzi sam przedsięwzięciem hrabia Noctilus. On ma przyzwanie zombiaków oraz regenerację. No oczywiście te swoje umiejętności ma wszystkie. I to by było na tyle. To by było na tyle, jeżeli chodzi o moją armię. Tymczasem demon wystawił tak. Długobrodych razy 1. Tutaj mamy... Czekajcie. 2 oddziały długobrodych. 3 oddziały długobrodych zwykłych. 4 oddziały długobrodych zwykłych. I tak. Krasnoludy z ładunkami wybuchowymi. 4 razy górnicy z ładunkami wybuchowymi, strażnicy razy 1, tutaj mamy jeszcze żelazne smoki z torpedami troll młotowymi, slayerzy zwykli na tyłach, no i mamy zwykłych krasnoludów z Regiments of Renown i tutaj jeden oddział, a to są długobrodzi, dobra. 3 działa oczywiście, czyli no już sytuacja zaczęła się troszeczkę komplikować, bo 3 działa, 4 mortary niekoniecznie sobie poradzą. Kowal run, belegar, żelazny młot i to by było na tyle. Rozpoczynamy. Problem w tym, no że ja właściwie jestem poza zasięgiem. Więc tak czy inaczej muszę podchodzić. Działa rozpoczną za chwilę ostrzał, już w tym momencie rozpoczęły ostrzał. Na szczęście nie są aż tak miażdżące, nie jest ten ostrzał aż tak miażdżący, jakby się z pozoru mogło wydawać. O, jeden mortar zniszczony? Nie, tylko zombie po prostu przestało pchać to ten mortar. No i już oczywiście fokusuje artylerię nieprzyjaciela. Za chwilę tutaj, no już idą pierwsze strzały oczywiście, przeciwnik oddaje. Ale patrzcie, jak to wzgórze dobrze mnie chroni. Ta mapa jest naprawdę fajna. Artyleria tutaj nie jest aż tak skuteczna, jakby się z pozoru mogło wydawać. Dlatego ten ostrzał był taki niecelny, bo ta mapka jednak tutaj sporo utrudnia. Te jednostki stoją w wodzie, one są troszeczkę niżej. Tutaj wzgórze jest nieco wyżej i te oddziały są siłą rzeczy osłaniane. Więc moje mortary mogą bezkarnie właściwie pruć w kierunku nieprzyjaciela. No choć nie robią tego zbyt skutecznie, powiem szczerze. Zaczynam regenerację. Drugi mortar, zanim w ogóle znajdzie się w zasięgu, to minie całkiem sporo czasu. Patrzcie, jakie to jest strasznie niecelne. Za chwilę odpalę upiora artyleryjskiego. No tylko, że teraz przełączyłem przez przypadek. Nie to kliknąłem, co trzeba i przełączyłem ostrzał z artylerii na górników z Ekrund. No tak, już odpalono oczywiście zwiększona celność. Patrzcie, no ale jak to wzgórze dobrze chroni, naprawdę. To jest rewelacyjne. Zacząłem powoli podchodzić, bo się przeraziłem tego ostrzału artyleryjskiego. Ale no, moje mortary jakby, patrzcie ile tych pocisków tu leci.
zadały całkiem niezły damage, powiem szczerze. Jedna salwa. Górnicy Zekrunt całkiem mocno bici, tylko że to w dalszym ciągu jest naprawdę niecelny ostrzał. Tu widzę, że kolejna salwa wchodzi, tylko że tym razem trafia inne oddziały górników. Tam już moje drugie mortary także zaczynają ostrzał. Przełączyłem cel na artylerię. Ale jednak patrzcie, naprawdę imponującą robotę robią te moździerze. Ja tu zacząłem podchodzić rzeczywiście, dalej to trwa. Rzuciłem jeszcze regenerację na jedną z moich moździerzy, bo została dosyć mocno obita. No i przeciwnik także zaczyna podchodzić. Oberwał jeszcze hrabia Noctilus. Ale nie za mocno, nie za mocno. A jak przeciwnik zaczął podchodzić, no to ja z kolei zacząłem się cofać. Stwierdziłem, że nie jest tak najgorzej. Możemy powymieniać troszeczkę ten ostrzał. A krasnoludy w marszu mogą się zblobować, więc to będzie idealna sytuacja dla moich moździerzy. Oczywiście tutaj już powoli obchodzę mongulami, tutaj wyszedłem trochę do przodu gnijącymi prometeanami. Patrzcie, jak naprawdę mocno oberwali ci górnicy. Leci kolejna salwa. No, bezskutecznie. Ale już rozpoczęły ostrzał także na dystans upiory artyleryjskie moje, które zadają też całkiem przyzwoite obrażenia wbrew pozorom. Czy mają przebicie pancerza? Pewnie tak, mają. Całkiem przyzwoite obrażenia. Oczywiście zaczynam się dalej cofać, ostrzał jest wciąż kontynuowany. Hrabia Noctilus sfokusowany, ale on też stoi za wzgórzem, który chroni go całkiem nieźle. Moździerze dalej strzelają. Mordgule zostały wyspotowane niestety. Pierwsze salwy wchodzą w upiora artyleryjskiego. No patrzcie, całkiem przyzwoitą robotę zrobiły te moździerze. Może nie jest to jakoś przesadnie skuteczne, bo gdyby przeciwnik wystawił się na jakiegoś rasza, to mogłoby być zdecydowanie gorzej. Tu mordgule zostały spowolnione. Już podsuwam powoli zombiaki. One mają zadanie zginąć od ładunków. No niestety. Taka ich smutna dola. Tutaj jeszcze wpakowałem upiora artyleryjskiego, żeby oczywiście te ładunki nie poszły tak w pełni, jak mogłyby pójść. Mordgule troszeczkę oberwały. No i podsuwam już całą resztę mojej piechoty z ładunkami oczywiście. No i patrzcie, jaką dobrą robotę to robi. Felbaty tymczasem lecą na drugą stronę pola bitwy, żeby sfokusować oczywiście artylerię, która została bez obstawy. I patrzcie na te ładunki, naprawdę świetna robota. Górnicy zostali zaorani ostatecznie. No, moździerze gdzieś dalej strzelają tutaj w te bloby, które powstały. Mongule musiałem wycofać. Gnijący prometeanie idą w kierunku centrum. Kolejna salwa z ładunków. Patrzcie na to i połowa oddziału praktycznie nie istnieje. Problem w tym, że tutaj demon naprawdę bardzo skutecznie zagrał swoimi lordem i bohaterem i zajął to moje jednostki strzelające. Chociaż drugi oddział cały czas pruje, cały czas rzuca te ładunki. Moździerze oczywiście w dalszym ciągu kierują ostrzał w stronę nieprzyjaciela. Upiory artyleryjskie są też po to, żeby właśnie walczyć w zwarciu. Bo te zombiaki szybko padną, później mają pierwszą linię zająć właśnie upiory artyleryjskie, żebym mógł wszystkie bombki wyrzucić. Oczywiście to nie zadziałało, jak widać, tak jak powinno zadziałać. Niestety nie udało mi się tych wszystkich bombek wyrzucić. Aczkolwiek tutaj patrzcie, no oddział wojowników został zaorany. Na prawej stronie tam idzie też w sumie nie najgorzej. Mongule także wyładowują się do walki w zwarciu. Czy one mają furię? Bo one, tak, one wpadają niestety w szał. To jest troszeczkę ich wada, że one jak utkną w walce w zwarciu, to ciężko jest tutaj cokolwiek zrobić później. Przyzwałem zombiaki. Hrabia Noctilus także poszedł do walki w zwarciu. No i dzięki temu oczywiście mogę wyrzucić pozostałe moje ładunki. Tutaj jeszcze zregenerowałem. I patrzcie, jakie to jest naprawdę skuteczne. Długobrodzi bardzo mocno tutaj oberwali. Wow, jeszcze obrywa Hrabia Noctilus dział. Tutaj celność zwiększam moim jednostkom, chociaż na razie chyba nie ma nikt tutaj. Tutaj nikt nie za bardzo nie postrzela. Dwa moździerze są bezkarne w sumie póki co. No i mordgule niestety wpadły w szał i one tutaj będą ginęły. Bo slayerzy chyba się na nich rzucili. Tak, tak. Więc no, nad mordgulami na pewno bym się zastanawiał. To chyba nie jest najlepsze rozwiązanie ze względu. Chociaż nie wiem, czy te podstawowe mordgule też wpadają w szał. Ale nie wiem, czy nie lepiej wziąć powiedzmy dwa razy gnijących prometean, czy coś w tym stylu. A felbaty powoli na drugiej stronie. Pierwsze działo zostało zrautowane. No i zabrały się w tym momencie za działo numer 2. Patrzcie, jak te ładunki skutecznie działają w tym momencie. Ale powiem szczerze, że tak. Mapa mi sporo pomogła, bo jest dużo wody. I ta woda z tego, co mi się wydaje, spowalnia. No, to jest traktowane jako normalny, jakby podmokły teren.
Tutaj dwa oddziały już zdrautowane w tym momencie. Długobrodzi otoczeni z każdej strony. No tutaj jeszcze zostało sporo zabójców i tego się najbardziej obawiałem. Mordgule moje no niestety zginęły praktycznie doszczętnie. Na Belegara jeszcze wchodzą kolejne zaklęcia. On tego za bardzo nie poczuł, powiem szczerze. No ale cóż. Jeszcze moździerze trafiają. No coś tam trafiają, coś tam trafiają. Hrabia Noctilus próbuje przechwycić szarże zabójców. Gnijący Prometeanie ruszają na skrzydło oczywiście, żeby uciec od walki w zwarciu z zabójcami właśnie. No tutaj problem troszeczkę z długobrodymi. Obracam powoli moździerze. Tam w ogóle podszedłem moimi jednostkami z ładunkami wybuchowymi. Tu jeszcze zombiaki przyzwane, tam przyzwane zombiaki. Ej, gnijący Prometeanie ruszają na długobrodych. No niestety dwie moje moździerze zostały w tym momencie zaorane przez górników. Nie wiem, czy nie lepiej byłoby jednak porozdzielać te moździerze, żeby każda dostała osobno. Wtedy nie wszystkie dostawałyby buffy od upiornych, tych upiornych upiorów, miałem powiedzieć. Ale przynajmniej nie wszystkie też by jakby ginęły. Fokusuję największe oddziały, jakie zostały, chociaż jeszcze torpedy trollmotowe tutaj są naprawdę niebezpieczne. Resztka Mordguli rzuca się na Belegara. No i generalnie krasnoludy mają naprawdę ciężką sytuację w tym momencie. Pasek jest zdecydowanie na moją korzyść. No, ale problem oczywiście z lordem i bohaterem. To jest największy problem. Zresztą tak samo trudno jest, jak się gra z zwierzę ludźmi na dwóch Saigorach. Fajnie, można wybić wszystkie krasnoludy, można się pozbyć tych jednostek. Problem w tym, że jak przyjdzie do czego, trzeba jeszcze zabić lorda i bohatera. No i tutaj nie bardzo jest cokolwiek, co mogłoby sobie z tym poradzić. Po to są m.in. upiory artyleryjskie. W tym momencie ostrzał wchodzi właśnie w Belegara. I to tego nie widać tych obrażeń, ale wbrew pozorom te upiory robią naprawdę niezłą robotę. No, tylko że też się blokują. O, wchodzi kolejny pocisk. Powoli systematycznie obijają, są w stanie poobijać tych lordów i bohaterów. Także to nie jest najgorsze rozwiązanie. Tutaj niestety dwa moje moździerze poległy. No i te dwa też sobie nie za bardzo radzą. Amunicja wprawdzie jest, ale tutaj długobrodzi dorwali nas. Kolejne zaklęcie wchodzi w Belegara. No niestety hrabia Noctilus został otoczony w tym momencie. No on nawet z samym Belegarem w pojedynkę prawdopodobnie by nie wygrał. Jeszcze są gnijący Prometeanie, ale tutaj żelazne smoki oraz długobrodzi. No i sytuacja wcale nie jest taka kolorowa, jakby się z pozoru mogło wydawać. Hrabia Noctilus bardzo mocno obity. Muszę się zacząć wycofywać, bo to nie jest zbyt wesoła sytuacja. Jeszcze wchodzi leczenie. Tam jeszcze wchodzą pociski. Felbaty wreszcie zakończyły swoją robotę. No tu niestety moździerz też stracona. Te też prawdopodobnie wkrótce polegną. Upiór artyleryjski, ten który przeżył, bo drugi oczywiście zginął. Fokusuje dalej Belegara, ja tymczasem uciekam hrabią Noctilusem. Tutaj Mordgule i gnijący Prometeanie przeżyli jeszcze, tylko że no, te torpedy trollmotowe są problemem. No i zaczynamy pojedynek. No tylko że nie do końca uczciwy oczywiście, bo no, Belegar tutaj został dorwany przez moje zombiaki. Ostrzeliwany jeszcze w plecy przez upiora artyleryjskiego. A hrabia Noctilus tymczasem z armat. Wycofam zaraz jeszcze felbaty właśnie, żeby pozbyć się ostatecznie tych dział. No niestety moje moździerze też za chwilę polegną. Tu jeszcze duży oddział długobrodych został w sumie. Bo wbrew pozorom ja wcale tak dużo nie mam jednostek jakby się... No, pasek pokazuje przewagę, ale został mi upiór, został mi hrabia Noctilus i... felbaty. No w sumie tak. A tymczasem tak, tu się nawrócili długobrodzi, tu są górnicy, tutaj mamy więcej długobrodych, żyje jeszcze Belegar, który no w sumie ma mało punktów życia, ale żyje, jakby nie patrzeć. Tu żyją jeszcze te torpedy trollmotowe, którymi się próbuje zająć moimi zombiakami. Zombiaki ostatecznie dorwały ten oddział. Felbaty przepędziły w tym momencie działo. No, Belegar bardzo mało punktów życia ma w tym momencie. No i Mordgule ostatecznie padły, a tutaj Kowal Run. No i Belegar, to jest naprawdę duży problem. No, udana szarża. Hrabia Noctilus obił lorda nieprzyjaciela do 415 punktów życia i on w tym momencie zaczyna uciekać. A hrabia Noctilus za nim goni. Tylko przyspieszyć i dodać muzyczkę z Benny Hilla. Bo jakby nie patrzeć, to troszeczkę potrwa, ale no niestety nie mogę tego zrobić, bo no na resztę pola bitwy cały czas tutaj trwa walka. Zombiaki rzuciły się na Kowala Run. Jest jeszcze mój upiór artyleryjski, który w tym momencie walczy w zwarciu. No i mam felbaty. OP felbaty.
jak niekiedy mówię, bo w przypadku wampirów te felbaty robią niekiedy naprawdę świetną robotę. No i udało się przepędzić długobrodych. Tu jeszcze został całkiem spory oddział. Kowalerun został otoczony. Ja dalej ścigam Belegara. Nie mogę odpuścić, nie mogę pozwolić, żeby się nawrócił, bo to może oznaczać... No to może się źle skończyć. Upiór artyleryjski fokusuje w tym momencie torpedy trollmotowe. Próba zlądowania felbatami. Staram się przepędzić te oddziały. Jeden się udało przepędzić. Tu jeszcze widzę, zwiększyłem celność. Tylko że nie wiem, czy to działa w ogóle na mojego bohatera. Przewaga na pasku jest naprawdę spora. Upiór artyleryjski w zwarciu też sobie całkiem nieźle daje radę, wbrew pozorom. To on właśnie tutaj walczy. No i oczywiście z pomocą felbatów będzie zdecydowanie lepiej. Szczególnie, że te krasnoludy bardzo mocno bite, ale te torpedy trollmotowe, no... To boli zawsze. Długobrodzi otoczeni, niskie morale. Tutaj znowu wzleciałem w powietrze moimi nietoperzami. Samotny upiór artyleryjski tutaj walczy, a tam tymczasem... Pościg trwa. No, Belegar dorwany ostatecznie. On się nawrócił chyba. On widzę, się nawrócił, bo widzę, że ma odpalone jakieś umiejętności. Ale znowu zaczyna uciekać. No i zginął. Ostatecznie padł martwy. No i przewaga rośnie. Choć to wcale jeszcze nie jest koniec. No oczywiście tu udało mi się zrautować górników dzięki cycle szarżowaniu z felbatów. To jest w ogóle dziwaczna sytuacja. Nie wiem, to się rzadko zdarza, żeby wielkie nietoperze przeżyły tak długo. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj upiór artyleryjski radzi sobie ostatecznie z długobrodymi. No oni mają resztki życia. No, felbaty złamało się im morale, więc ja oczywiście lecę w powietrze. No i hrabia Noctilus wraca do walki w zwarciu. Tutaj upiór artyleryjski radzi sobie nieźle. Ruszyłem nietoperzami, żeby się pozbyć właśnie tych długobrodych. Torpedy trollmotowe oraz kowal run. Tu jeszcze resztka górników. Tu wszystko właściwie porautowane poza tym. Długobrodzi też zostali w tym momencie zrautowani. Odpalam jeszcze raz moje zwiększenie celności i umiejętności przeładowania. Torpedy trollmotowe w ogóle trafiły jakoś nieszczęśnie. No problem w tym, że teraz wszystko się załamało. No i mamy GG. Prawdopodobnie nie udałoby się tego demonowi ugrać, nawet gdyby się nie załamało w tym momencie, ale to i tak była tak bliska bitwa. No jakieś jedno niefortunne trafienie wcześniej zdziała, albo jedno pudło hrabiego Noctilusa, jakby nie trafił Belegara tym ostatecznym ciosem, on by mógł to przeżyć. No to naprawdę, to była tak bliska bitwa, jakiś łut szczęścia jeden i sytuacja mogłaby wyglądać zupełnie inaczej. No oczywiście mielibyśmy wtedy bitwę numer 3, rozstrzygającą, tak jak w przypadku starcia z Aleksandrem, ale no, udało się, jednak się poszczęściło, artyleria tutaj była dosyć, mapa mi pomogła, powiem szczerze, mapa mi rzeczywiście pomogła, bo tutaj te takie jakby wzgórza no, zdecydowanie chroniły moje moździerze, chroniły hrabiego Noctilusa, przez to ten ostrzał artyleryjski z dział nie był aż tak skuteczny. Oczywiście felbaty dorwały te działa później, no ale one i tak miały mało amunicji, więc w sumie nie wiem, czy demon dobrze nie zrobił po prostu zostawiając je w spokoju te działa i niech sobie robił co chcą. Zginęło od felbatów trudno, bo rzeczywiście nie było sensu chyba tego bronić. Zostałby oddział Slayerów z tyłu, czy tam cokolwiek innego. No i wcale nie zdołałoby jakoś skutecznie tych dział ochronić, bo to były trzy armaty, więc jeden oddział. Także myślę, że to był dobry wybór, że tutaj jednak to nie był błąd. No i co? No w sumie trzy armaty miał tutaj demon. Spora przewaga, ale mapa mi naprawdę pomogła. No, te Mordgule, one są skuteczne, naprawdę skuteczne, tylko jak wpadną w szał, później Slayerzy ich zaczną tam dożynać, no i tak naprawdę zazwyczaj niczego nie robią sensownego. Gnijący Prometeanie myślę, że spisali się lepiej. Oczywiście te bombki to jest must have. To jest najlepsze, co się chyba da wystawić na krasnoludy. Nie ma to teoretycznie przebicia pancerza, ale robi masakrycznie dobrą robotę. Moździerze, upiory artyleryjskie też się fajnie spisały. Mały hrabia Noctilus także zrobił swoje. No i tyle, mamy GG, mamy 2-0. Ja wyszedłem ostatecznie z pierwszego miejsca, demon wyszedł z drugiego. No i ja teraz w fazie pucharowej będę grał mój pierwszy mecz przeciwko Kapiemu. Także no niefortunnie się złożyło, będziemy musieli rozegrać starcie. To jest BO5 z tego, co mi się wydaje.
Demon tymczasem będzie grał chyba z Pyrrhusem, więc... No nie wiem, kto trafił gorzej, powiem szczerze. Ja bym trafił na Pyrrhusa, Demon jakby wygrał ze mną, trafiłby na Kapiego. No nie wiem. Podobna sytuacja wydaje mi się, więc no tak jak mówię, tutaj aż nie jest chyba aż tak istotny, kto wyszedł z pierwszego, a kto z drugiego miejsca, bo rzeczywiście już w tej fazie pucharowej większość graczy to jest taka dosyć ograna. Także tak. Tyle z mojej strony, gratuluję jeszcze raz Demonowi wyjścia z grupy. No i zobaczymy jak będzie leciała teraz kolejka fazy pucharowej. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie gładko i sprawnie. No i oczywiście mój pojedynek z Kapim także wam tutaj wrzucę i nagram bez względu na wynik, jaki tam padnie. Bo w sumie, czy ja wygram, czy Kapi wygra, to szczerze mówiąc i tak będę zadowolony. Także mniejsza z tym. Zobaczymy, dzięki serdecznym za oglądanie. Do zobaczenia, czołem.